W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Marcin, jutro czeka nas walka, twoja walka z Przemysławem Saletą. Jak czujesz się na 24 godziny przed tym pojedynkiem? Bardzo dobrze, no nie ma kontuzji. Przygotowany jestem dobrze. Odliczamy, czekamy. A ta chrypa skąd? Wzięła cię jakaś grypa albo przeziębienie? Czy coś może rutynoskorbin? Nie, to nic poważnego tam takie. To nic poważnego. Nic poważnego i po walce nie będziesz mówił, że byłeś chory? No przestań coś. Czy ja kiedyś się tłumaczyłem w taki sposób? Marcin, Przemek Saleta mówi, że za każdym razem przygotowuje się bardzo poważnie do walki. Teraz też twierdzi, że przygotował się bardzo, bardzo do tego pojedynku. Jak ty na te zapowiedzi reagujesz? Przemek wyjdzie w topowej formie, a w jakiej formie wyjdzie Marcin? Znaczy ja jestem przekonany, że Saleta się bardzo dobrze do tej walki przygotował. Myślę, że może być naprawdę jedną z najlepszych form w życiu i jestem przekonany, że bardzo zależy mu na tym zwycięstwie. Dlatego spodziewam się oporu, ale spodziewam się również tego, że go dosyć szybko złamie. Obawiasz się Salety, że czymś cię zaskoczy podczas tej walki? Nie, no nie ma czym mnie zaskoczyć. No, wszystko o nim wiem, także no, zagrożeń się również spodziewam, natomiast nie ma elementów, które by mnie mógł zaskoczyć. Nie wiem, obrotówką podwójną w powietrzu, no, tym by mnie zaskoczył. No właśnie, znacie się jak łyse konie, że tak powiem, nie tylko w sferze publicznej, ale i prywatnej. To jest, jakie to jest uczucie po raz drugi wchodzić do klatki, tym razem wcześniej do ringu z kimś, kogo znało się tyle lat i no traktowało jak przyjaciela, bo tego żeście nie ukrywali? No to jak to jest po raz drugi, to ci dopiero jutro mogę powiedzieć, po tym jak już wyjdę. Natomiast wiesz, no to jest tylko walka, to jest walka sportowa i tak to trzeba odbierać. No. Dzięki mnie Przemysław po raz kolejny ma bardzo dobrą garzę, dzięki mnie już w cholerę kasy zarobił. Powinien się cieszyć, że ktoś taki jak ja jest w jego jakiejś tam perspektywie czasoprzestrzeni i dzięki temu zarabia sporo kasy. Zakładasz taką opcję, że przegrasz tę walkę, czy nie ma takiej możliwości? Wszystko się może wydarzyć, to jest tylko sport. Ostatnio też byłem lepszy, a przegrałem. No wszystko się może wydarzyć, natomiast jestem przekonany, że mam argumenty, by zwyciężyć i głęboko wierzę, że je wykorzystam. No właśnie, mówisz, że wygrasz, Marcin, ale pewnie znów kibice mogą przywitać się gwizdami. Reagujesz na te tłumy, czy bardziej wolisz jak klaszczą, czy jak gwizdają, bo cię to motywuje? Naprawdę nie robi mi to żadnej różnicy, czy sobie gwizdzą, czy sobie buczą, czy sobie klaszczą. To jest ich sprawa, kupują bilety i mogą sobie kibicować komu tylko chcą. Nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia, niech sobie kibicują dowoli komu chcą. To jest ich wybór i życzę, żeby głośno kibicowali swojego faworyta. A jeżeli przegrasz, to zakończysz karierę i odejdziesz w cień, czy raczej nie myślisz o tym i traktujesz tylko jako kolejny sportowy pojedynek? Nie mogę dzisiaj o tym myśleć, ponieważ jakbym tak myślał, to zakładam, że przegram, a ja tego nie zakładam. Gołota wraca na ring, jesteś, no nie boję się tego powiedzieć, dobrym kolegą, nawet chyba przyjacielem Andrzeja. Jak ty reagujesz na to, że Andrzej wraca? To jest dobra wiadomość czy zła wiadomość? Powinien zmierzyć się, nie wiem, z Przemkiem Saletą po tym, jak Przemek zawalczy z tobą? Nie no, przyjaciółmi to nie jesteśmy, bo to jest za wielkie słowo. To Andrzej mieszka w Stanach, ja mieszkam w Polsce, ale faktycznie znamy się i tylko tyle. No, znamy się i Andrzej wie, jak wielkim szacunkiem go darzę. No to tylko na tej zasadzie. Także to ja jestem po prostu dumny, że mieliśmy w Polsce takiego znakomitego pięściarza. To... Nie widzę w perspektywie nikogo, kto w najbliższych 20 latach mógłby tak elektryzować tłumy i toczyć takie boje jak Andrzej Gołota. Nie widzę po prostu nikogo. Natomiast czy dobrze, że Andrzej wraca? Andrzej sam musi podjąć taką decyzję. Ja absolutnie nie mam żadnych podstaw do tego, ani uprawnień, by oceniać go. Natomiast jeżeli wróci, to po raz kolejny ja, tak jak pewnie większość polskiego społeczeństwa, z sercem na ramieniu będę oglądał ten pojedynek, no bo Andrzej już taki po prostu jest, że elektryzuje swoimi walkami wszystkich. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.